I dziś przyszedł czas na realizację planu sprzed 2 dni, gdzie plany zostały pokrzyżowane przez grzyby i nie objechaliśmy jeziora Sarpsko, więc dziś mamy piękną pogodę i postanowiliśmy zrealizować plan, ale jedziemy od drugiej strony jeziora, żeby grzyby mieć na swoim końcu. Ewentualnie, jakby nas miały znowu pochłonąć. I taką piękną mamy trasę. Trasą rowerową R10. Docieramy do latarni morskiej w miejscowości Stilo, którą wybudowano w tej okolicy z powodu wejścia na mielizny i wyrzucenia na brzeg wielu statków na przełomie XIX i XX wieku. Jest październik i niestety latarnia nie jest dostępna dla zwiedzających, więc robimy kilka ujęć dronem, chociaż z duszą na ramieniu, bo wieje dość silny wiatr. Spod latarni zmierzamy w kierunku Łeby. Po drodze zatrzymujemy się przy wraku statku West Star, który zatonął w 1971 roku w miejscowości Ulinie z powodu powiększającego się przechyłu pogłębianego przez sztorm oraz przez awarię jednego z silników. Cała 9-osobowa załoga statku przeżyła. Idziemy nad morze. Idziemy nad morze, żeby się pokąpać. No być nad morzem i się nie kąpać. I się nie kąpać? No bez sensu. No wstyd. Są ludzie, co przyjeżdżają w sezonie i się nie kąpią, bo uważają, że zimna woda. A zimna woda zdrowia doda. Chociaż my nie jesteśmy morsami, ale wzięliśmy sobie kamerzystkę. Która to uwieczni, no i się idziemy pokąpać. Uznał, że zostaje, bo się mu nie chciało, bo trochę go na tym rowerze wywiało. No bo jak tam byliśmy. Szczególnie nad tym morzem to tak wiało. Tam, gdzie ten statek zatopiony jest. To... Że normalnie piach na plaży tak się unosił jak na pustyni. Jak w bajkach. Ale strasznie było malownicze morze. Pierwszy raz widzieliśmy Bałtyk w takiej pusty? Po prostu scenerii. Pusty, ale taki... Urzekł nas. Ale tak to nam powiedział nie jeden tu podczas tego wyjazdu. Nie polecam przyjeżdżać tu w sezonie. Jak Łeba ma 3000 mieszkańców, to w sezonie tu jest 100 tysięcy i więcej. Po prostu potok ludzi. A jeżeli byśmy tu kiedyś byli, tak w czerwcu, że byłaby taka pogoda do plażowania, to na pewno bierzemy rowerki i jedziemy właśnie na te ustronne plaże. Jest baja. I po prostu jesteśmy sami. Tam jest baja. Jest plaża szeroka, bardzo szeroka i puściutko. Takie ścieżki leśne, ale to tak 5 km w
bok. Jest cycuś. Dobra, dochodzimy. Jak wrażenia? Cudnie. Nie było tak strasznie, woda nie była taka zimna. Cieplutka woda. W tym roku jest wyjątkowo ciepło. Ale to nam nawet mówił, że 23 stopnie woda tak, miała. Pan z Meleksa. Pan z Meleksa. Bo on jest ratownikiem również. Tak. I że takiej ciepłej wody to jeszcze nie było. Jak w tym roku. 23 stopnie. Więc polecamy zażyć takiej kąpieli. Bardzo było miło, nie było to strasznie. Ale się skończyło. Witamy w kolejnym dniu. I ja sobie kupiłem portfel. Filip sobie kupił portfel, żeby mieć gdzie trzymać forsę. Tak. A teraz jedziemy na wycieczkę do Jarosławca, ponieważ Zuzia tam była w tym roku na kolonii i chce nam pokazać wszystkie spady. No i mamy kawałeczek drogi, bo pokazuje nam 100 km, godzinę 42 minuty. 100 tysięcy w portfelu. Właśnie przejeżdżamy przez centrum Łeby. Da się przywitać. Cześć przyjacielu, chodź pomogę ci. Pomóż czemu? Patrzysz, jaki ciężki to ma. No to Zuzia, oprowadzaj. Ja prowadzę Zuzia. To Zuzia mieszkała na kolonii. Wspomnienia powróciły. Tu jej nogi stąpały po tych schodach. Tu właśnie. Tu. Tak. Wychodziłam z walizką. Z walizką wychodziła, tak. Z autokaru. Była jakaś stołówka czy pokoje? To są pokoje też. Jesteśmy w Jarosławcu. Tak. Wiecie, tak. Gdzie my idziemy? Aha, to tutaj dlatego tą plażę taką zrobili, bo tutaj chyba została wymyta. Jest wąska bardzo plaża. Zgadnijcie, co to? Tam jest ten dół. Tak, zgadza się, to plaza. Idziemy, Filipku, na plażę Dubaj, tak? Tak. Idziemy. Dubaj, w bok. Pozdrawiamy. Agrofield Team. Nasza naklejka została na wejściu głównym w Jarosławcu. Jesteśmy gotowi do drogi. Zapakowani. W ostatniej chwili zdążyliśmy przed deszczem. No jeszcze tatuś spinał wszystko w deszczu niestety. Ale wszystko udało nam się złożyć zanim zaczęło padać. Tak, no bo już jak padało, no to my już składaliśmy matę. Tak, ja ostatnie rzeczy już delikatnie kropiło. A teraz już padało tak mocniej. Tatuś się poszedł jeszcze przebrać w suche ubrania. I wyruszamy. I jeden kamper już odjechał. Jeden kamper odjechał i dwa, albo i trzy.
Żegnamy kemping leśny i na pożegnanie przyklejamy naszą wlepkę. Ja mam nakleić? Ty, jako głowa rodziny. Uroczyście. No dobra. Wyjeżdżamy, żegnamy Łebę. Może tu jeszcze kiedyś wrócimy. Może. Może. Może, może. Podobało się nam tu. Tylko, że trochę pogoda jest głupia. Głupia. Pogoda nas żegna taka sobie. No. Lepsza była jak tu byliśmy albo jak przyjechaliśmy. Także przed nami 8 godzin 13 minut pokazuje nam nawigacja, do tego dodać przyczepowe 2,5, to mamy 11 godzin jazdy. My tu gadu, a my już dojeżdżamy, jesteśmy w Tychach. Jechaliśmy bardzo, bardzo długo, ponieważ nie dość, że z przyczepą wolniej, to w Polsce co chwilę jakiś wypadek, jakiś korek. I w Częstochowie był wypadek według Google 50 minut, którego jako tako nie było. Mały. Chcieliśmy go objechać, ale raz pokazywał, że jest wypadek, raz nie ma i w sumie pojechaliśmy tam. Korek był, ale wypadku nie było. Jak jechaliśmy w tamtą stronę, to tutaj w Tychach, w Kobiurze byliśmy gdzieś koło 0:30 godziny, o pół do pierwszej w nocy. I tyle saren, co widzieliśmy koło drogi, to normalnie gęsia skórka. Tylko czekaliśmy, aż nam wpadną mnóstwo pod koła. Saren, mnóstwo pasących się zaraz na, przy poboczu. I to takie niektóre dosyć konkretne, nie? A tu wy widzieliście sarny? No, ty spałeś. Ja też ich nie widziałam. Nie widziałam. Więc się żegnamy i do następnego naszego wyjazdu. Tak, my już powolutku zaraz lądujemy. Za dokładnie 26 minut. Z hakiem. Bo z przyczepą. Widziałaś, jaki refleks?